Pani marszałek, Wysoki Sejmie. Mimo że tytuł poselskiego projektu ustawy jest zachęcający, to złożona nowelizacja do 27 ustaw jest w dużej mierze niedopracowana i nieaktualna, ponieważ zawiera propozycje rozwiązań, które obecny Sejm już przyjął. Dla przykładu podam proponowaną zmianę w artykule 15 dotyczącą ustawy pożytku publicznego i wolontariacie, gdzie państwo proponujecie zmianę artykułu 10a tej ustawy w taki sposób, że wnosicie o podniesienie kwoty ze 100 do 300 tysięcy uprawniającej organizacje pozarządowe do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Jednak obecny Sejm, proszę państwa, ten próg podniósł do 1 000 000 i on już wszedł w życie, także to jest dalece nieaktualne i bezprzedmiotowe. Podobnie w artykule 26 w ustawie o kołach gospodyń wiejskich proponujecie państwo adekwatne rozwiązanie, które obecny Sejm także już przyjął. Szanowni państwo, pewne zapisy tej ustawy są zatem bezprzedmiotowe, a nad innymi chętnie będę współpracować.